Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym gadanym filmiku. I ostatnio jak odpowiadałam na pytania z Q&A, to powiedziałam Wam przy takim jednym pytaniu, a było to pytanie o plusy i minusy posiadania takiej ilości psów, że jest to tak rozbudowane pytanie, moja odpowiedź będzie tak rozbudowana, że odpowiem Wam na tym w totalnie osobnym odcinku i dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy postanowiłam właśnie przysiąść i Wam poopowiadać o tym, jak to jest posiadać taką liczbę psów, jakie są plusy, jakie są minusy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Na początku powtórzę też to, co mówiłam w Q&A-u odnośnie tego, jak to się w ogóle stało, że ja mam 5 psów, czy ja zamierzałam tych 5 psów posiadać od początku. I odpowiedź brzmi nie. I jeżeli spytacie się mnie, jak ja czuję się z taką liczbą psów, to też mówiłam o tym właśnie w Q&A-u, że ja uważam, że to jest za duża liczba psów. Te 5, które posiadam, z mojej perspektywy 2-3 psy to jest taka optymalna liczba, 4 to jest dużo, 5 to jest za dużo, no ale jak to jest, że ja tych psów mam za dużo i radzę sobie z tym na co dzień, jakie jest moje podejście, czy moje psy na tym cierpią. O tym też częściowo właśnie opowiem Wam w tym odcinku. Ale skróćmy sobie też historię tego, jak ja weszłam w posiadanie 5 psów. Oczywiście historia każdego z moich psów z osobna jest u mnie na kanale, więc możecie sobie ją obejrzeć, jeżeli jesteście ciekawi. Natomiast w skrócie, ja mając już 2-3 psy, czyli miałam Maisie, Nasę, Haye, czyli tą właśnie optymalną liczbę dla mnie, zdecydowałam się na wzięcie Sassy ze względu na to, że Sassy była z miotu, który bardzo mi się podobał. Znałam jej rodziców, poznałam ich osobiście, znałam hodowcę, więc to była taka okazja, gdzie bałam się, że ta okazja się nie powtórzy jeszcze raz. I też w perspektywie właśnie tego, że będę miała tego czwartego psa, był też fakt, że Maisie ma już 8 lat. Nie wiem, ile Maisie pożyje, ale wiecie, to jest taka perspektywa na kilka lat wejścia w ten stan 4 psów i potem znowu powrotu do tej liczby 3. I jakby ten dyskomfort posiadania 3 psów, ja wtedy, 4 psów, ja wtedy wzięłam na siebie, biorąc właśnie w perspektywę to, że Maisie po pierwsze nie jest najmłodsza, więc to nie jest tak, że teraz na ten moment mam wszystkie psy młode i ten stan psów 4 będzie trwał 15-20 lat. Plus też właśnie fakt, że miot Sassy mi się bardzo podobał, nie chciałam rezygnować w tej chwili właśnie z wzięcia tego konkretnego psa. I tak to się stało, że moja liczba psów z 3 zwiększyła się do 4. Natomiast tak jak wielu z Was wie, jeżeli chodzi o Riza, który jest moim 5. psem, to był on kompletnie nieplanowany i w momencie, kiedy on do nas trafił, to jest szczeniak po Nasie, urodzony w naszej hodowli, który choruje na padaczkę i w momencie, kiedy on zachorował, właściciel go oddali z powrotem do nas, to ja po prostu uważałam i cały czas tak uważam, że w mojej odpowiedzialności było po prostu się nim zaopiekować. I tak skończyłam właśnie z liczbą psów 5, a jak sobie z tym radzę na co dzień, to zaraz Wam opowiem. Tak więc wracając do kwestii, że ja tych psów mam za dużo, co to w ogóle znaczy, czy ja nie mam na nie warunków, czy nie mam na nie czasu, czy może mnie na nie nie stać, czy wiecie, nie radzę sobie z nimi wszystkimi, to nie tak wygląda, wygląda to zupełnie inaczej. Jest to po prostu kwestia mojego komfortu na co dzień, też zaraz opowiem Wam o tym w perspektywie właśnie minusów, których jest więcej niż plusów i przeorganizowania po prostu mojego życia, tak żebym była w stanie podołać tej liczby psów. Więc jest to jakby częściowo moim komfortem. Natomiast to nie jest tak, że ja sobie z tymi psami nie radzę, bo oczywiście bym sobie tego nie wzięła na głowę. Też moje specyficzne warunki i mieszkaniowe, i kwestia mojej pracy, i wiele innych kwestii złożyły się na to, że jestem w stanie sobie poradzić z 5 psów. Natomiast to nie jest stan, w którym chciałabym, wiecie, tkwić przyszłościowo i jeszcze bardziej powiększyć tą liczbę. Nie wyobrażam sobie posiadania 6, 7, nie wiem jak ludzie posiadają 10, 15, 20. Abstrakcja to dla mnie jest, więc na pewno w perspektywie kolejnej nie będę brała kolejnego psa. Wiem, że mówiłam już tak przy 4, natomiast tutaj sytuacja była wyjątkowa, natomiast nie sądzę, żeby się powtórzyła, tym bardziej, że w sumie nie ma się jak powtórzyć, więc na razie po prostu pozostanę przy liczbie 5, a w momencie, kiedy liczba moich psów zmieni się do 2, to dopiero zacznę się zastanawiać nad kolejnym 3. Oczywiście nigdy nie mówię nigdy, bo nie wiem, jak to będzie. Natomiast takie są moje założenia na teraz. Nie sądzę, żeby coś jakoś bardzo drastycznie zmieniło. Szczególnie, że część moich psów jest młodych. Riz to jest jeszcze szczeniak. Sassy dopiero ma 2 lata, więc tak naprawdę całe życie przed nią.
Więc póki co mam i z czym trenować, i się czym zajmować, więc mam naprawdę kupę roboty przy moich psach, więc na pewno na ten moment nie planuję powiększenia tej mojej psiej rodziny. Tak więc porozmawiajmy sobie o plusach i minusach posiadania takiej ilości psów. Zacznijmy od minusów, bo ich jest zdecydowanie więcej. W sumie tak jak myślę sobie o plusach, to jest ich drastycznie mało. Co też między innymi u mnie zaważyło na decyzji posiadania kolejnego psa większej ilości psów. Tak więc zaczynając od początku. Pierwszy minus, i to bardzo duży minus, to są oczywiście koszty utrzymania takiego stada psów, bo jest ich 5. Moje psy, jak wiecie, 3 z nich to border collie, 2 to owczarki szetlandzkie, więc powiedzmy, że to są 3 średnie psy i 2 małe. Natomiast koszt miesięczny ich wyżywienia, weterynarza, ich utrzymania, pielęgnacji jest duży. Powiedziałabym, że bardzo duży. Oczywiście wszystko zależy od perspektywy. Natomiast no, uważam, że jest to spory wydatek i nie każdego będzie na to stać. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tej części weterynaryjnej i tak zwanych zdarzeniach niepożądanych, nieplanowanych, które no niestety, ale zawsze się przytrafią, jeżeli mamy psa. I często jest też tak, jeżeli macie większą ilość psów, u mnie tak na przykład jest, że działa tak zwane prawo przyciągania i po prostu te nieszczęścia się kumulują. Tak u mnie było w ostatnim okresie, bo i trafił do mnie lis, który choruje na padaczkę, i później była kastracja Hai, która też już była zaplanowana, której nie chciałam przekładać, później Sasi miała kontuzję i to wszystko oczywiście gromadzi za sobą ogromne koszta, tak? Bo sama diagnostyka lis, rezonans, wszystkie USG, na których byliśmy, badania krwi, z których finalnie i tak niewiele się dowiedzieliśmy, kosztowało nas kilka tysięcy złotych. W przypadku Hai i kastracji to był mniejszy koszt, około 1000 zł, ale do tego doszła też fizjoterapia. W przypadku Sasi sam laser to było 12 wizyt, czyli 1200 zł, plus też masaże, fizjoterapia, weterynarz, leki, więc z tego no, robi się spora suma. Myślę, że w przeciągu ostatnich lis trafił do nas w sierpniu, mamy teraz listopad, za chwilę, w sumie jeszcze mamy październik, więc na przełomie ostatnich 2-3 miesięcy wydałam lekko na psy około 10 tysięcy złotych na takie rzeczy, których nie byłam w stanie zaplanować z kategorii jakieś tam usługi, powiedzmy, weterynaryjne. Więc jest to spory koszt. Zawsze przy takiej ilości psów trzeba być gotowym na to, że trzeba mieć te oszczędności, trzeba mieć po prostu jakąś sumę odłożoną, bo też same kwoty, które wydajemy na psa, są naprawdę ogromne, jeżeli chodzi o koszta weterynaryjne, szczególnie kiedy potrzebna jest właśnie szczegółowa diagnostyka, kiedy potrzebna jest operacja. Też niedawno mieliśmy taki przypadek u mojej znajomej, której pies ukradł szaszłyka z wykałaczką, która przebiła mu żołądek i chyba jeszcze płuco, o ile dobrze pamiętam. To się w ogóle stało na wyjeździe, oni nie byli w domu, więc wtedy na CITO szukali kliniki. To musiała być klinika całodobowa, która przeprowadzi operację, gdzie pies zostanie na szpitalu i za to zapłacili 4000 zł, nie wiem, czy pies był 2-3 doby w szpitalu, plus operacja, które musieli nagle wyjąć po prostu z kieszeni i za coś takiego zapłacić, więc mając jednego psa, już są to duże koszta, o których wiele osób też myślę, że nie mając wcześniej psa i nie mając styczności z tym, jakie po prostu są kwoty, za leczenie psów po prostu nie jest przygotowanym. No a czasami trzeba to pomnożyć razy 5. W moim przypadku też, jak wiecie, ja trenuję agility, jeżdżę na zawody, jeżdżę na seminaria, więc są to dodatkowe koszta oczywiście, jeżeli chodzi o kontekst moich psów. I wiadomo, że jak na wyjazd zabieram tych psów więcej, to i startowe jest droższe i za hotel też muszę zapłacić, bo w hotelach się teraz, słuchajcie, wycwanili. I najczęściej płaci się nie dość, że od psa, to jeszcze za dobę. Czyli przykładowo, jeżeli to jest 50 zł, a ja mam ze sobą 3 psy, to jest 150 zł. Jeżeli zostaje na 2 doby, to jest 300 zł, które muszę dopłacić za sam fakt, że są ze mną w hotelu psy. Plus oczywiście sam koszt mojego nocowania, więc też z tego robią się spore sumy. Drugim sporym minusem jest logistyka, jeżeli chodzi o posiadanie takiej ilości psów.
W przypadku spacerów i jakby samej powierzchni, na której psy mieszkają, rzeczy, których użytkują, wszystko jest razy 5. Więc kiedy idę na spacer, mam 5 psów na smyczy. Akurat ja mam ten przywilej, że mieszkam w spokojnej okolicy, większość spacerów moje psy spędzają luzem, ale często jak chcę dojść w jakieś miejsce, gdzie idziemy wzdłuż ulicy, gdzie jeżdżą samochody, to prowadzę 5 psów na smyczach. Moje psy oczywiście są nauczone, idą względnie grzecznie, ale oczywiście jest to zawsze pewnego rodzaju dyskomfort. Musicie 5 psów ubrać, 5 psów zapiąć na tę smycz, 5 psów odpiąć i te 5 smyczy ze sobą nosić. Więc ja najczęściej na spacery zabieram taką spódnicę treningową, gdzie mogę po prostu wszystko pomieścić, bo jest to razy 5. I to samo też tyczy się karmy, które są spore ilości. Damian zawsze narzeka, jak musi te worki wnosić. Smakołyków i wszystkich tak naprawdę akcesoriów legowiska są razy nawet więcej niż 5 u mnie, więc gdzieś tam są poutykane w różnych miejscach. I też na przykład, kiedy zabieram wszystkie psy na spacer, a szczególnie w okresie letnim, często jeździmy na pływanie, to również te 5 psów muszę spakować jakimś sposobem do samochodu. Więc mój samochód jest przekształcony na psi, mam kombi i część psów jeździ na tylnym siedzeniu, część psów jeździ w bagażniku, więc też nie jestem w stanie sobie pozwolić na jakiś mały miejski samochodzik, bo gdzieś moje psy muszę pomieścić, więc cała właśnie logistyka z tym związana jest dodatkowa, tak? Same woreczki na kupy, jak sobie policzycie, razy 5 na jednym spacerze, to te rolki po prostu szybko schodzą, więc też ogólnie wszystko to, co macie, musicie sobie pomnożyć. Oczywiście są pewne kwestie, jak nie wiem, zabawki na przykład. Zabawek nie zawsze mam razy 5 i tak mam ich mnóstwo. Pewnie podobną ilość miałabym, mając jednego psa, po prostu gdzieś tam je rotuję pomiędzy moimi psami. Natomiast zdecydowana większość produktów, nawet jeżeli mam jeden, bo na przykład jest to szampon dla psa, no to wiadomo, że on się dużo szybciej zużywa. Trzeci minus to logistyka na spacerach. Tak jak wspominałam wcześniej, ja mieszkam w spokojnej okolicy i jak wiecie, moje psy są grzeczne, ja dużo czasu poświęcam na ich szkolenie i tak naprawdę każdy kolejny pies, który dołączał do naszego statka, dołączał już w momencie, kiedy pozostałe psy były względnie ogarnięte, więc nie miałam takiego problemu, że każdy pies gdzieś tam biegnie w swoją stronę i ja nie mogę opanować tego najmłodszego i w ogóle całej grupy, co mi bardzo ułatwia. Natomiast wiecie, mając 5 psów na spacerze, musicie mieć oczy dookoła głowy. I ja nie wyobrażam sobie na przykład, tak jak kiedyś, powiem Wam, jeździłam z moimi psami na Malinkę z Gierzu na pływanie i zabierałam trójkę, później zabierałam jeszcze czwórkę, zanim był Riz. Czwórka to już było dla mnie dużo. Przy trójce było jeszcze tak względnie ok, bo miałam oko jedno na jednym psie, drugie na drugim, gdzieś tam jakiegoś zeza na trzecim. Ale już piątki nie wyobrażam sobie zabrać w miejsce, gdzie są ludzie, gdzie są jakieś inne psy, bo po prostu to jest nie tyle co chaos z perspektywy moich psów, ale ja też nie jestem w stanie ogarniać i ich, i otoczenia. Są podbiegacze, są biegające dzieci, rowerzyści i tak dalej, więc nie zaryzykowałabym puszczenia moich psów luzem na przykład w parku, w momencie, kiedy po prostu naocznie nie jestem w stanie sprawować nad nimi kontroli, ale też to samo jakby tyczy się spaceru. Wiecie, to jest trochę śmieszne, ale ja w pewnym jakby tak no podświadomie to robię. To nie jest tak, że wiecie, liczę 1, 2, 3, 4, 5, czy wszystkie idą, no ale rozglądam się, sprawdzam, czy są wszystkie, bo one gdzieś tam sobie tuptają obok mnie, węszą, no ale wiadomo, że muszę mieć na nie oko, nie wyobrażam sobie na przykład wsadzić nosa w telefon, jak idę sobie przez środek lasu chociażby i w ogóle na nie nie patrzeć, bo nigdy tak naprawdę nie wiem, czy na przykład innych ludzi nie spotkam po drodze i wtedy też psy muszę do siebie zawołać, muszę je gdzieś tam, czasem je biorę na bok, żeby poczekały, zależy jaka jest szeroka droga, a czasem po prostu też z kultury osobistej je zapinam i też wtedy muszę zapinać je razy 5, tak? Więc ja zanim je wszystkie zapnę, zanim rozplątam smycze, to jak już widzę kogoś gdzieś tam idącego z kilometra, to już zaczynam to robić, żeby się wyrobić na czas. Szczególny problem mamy właśnie, kiedy chodzimy z psami wieczorem. Dlaczego? Dlatego, że mieszkamy na takich grubych przedmieściach, gdzie tak naprawdę dookoła są lasy, łączki i w ciągu dnia są super na spacery z psami, ale już wieczorami, kiedy jest ciemno, mamy do wyboru jedną ulicę, przy której jeżdżą samochody, więc logistyka wyjścia z psami wtedy na przysłowie wysiku jest dużo bardziej skomplikowana. Miejmy nadzieję, że nasza sytuacja poprawi się w przyszłym roku, jak już się wyprowadzimy do nowego domu i tam będziemy mieć ogródek. Oczywiście to nie oznacza, że psy nie będą chodzić na spacery, bo jak najbardziej będą. Natomiast ten ogródek nam właśnie
właśnie bardzo pomoże przy takich szybkich wyjściach, tak żeby po prostu nie chodzić psami wzdłuż tej jedynej oświetlonej ulicy. Kolejny problem logistyczny to są właśnie spacery, które odbywają się beze mnie. Bo o ile moje psy są do mnie przyzwyczajone, są przy mnie grzeczne, to nie jestem w stanie dać ich przypadkowej osobie, tak żeby ona puściła je ze smyczy i one będą się zachowywać dokładnie tak jak ze mną. To tak nie działa. I o ile Damian, jak z nimi wyjdzie, jest w stanie nad nimi zapanować, kiedy na przykład jestem chora, ale gdybyśmy oboje byli chorzy, no to tutaj już robi się problem, bo jeżeli mielibyśmy jednego, dwa psy, no to wiadomo, że mogę je dać komukolwiek na smyczy awaryjnie i nic się nie stanie, ale pięć psów na smyczy już trzeba dzielić na grupy. Więc w momencie, kiedy na przykład też gdzieś chcemy wyjechać, no to pojawia się problem, kto będzie w stanie po prostu nad nimi zapanować. Ogólnie, słuchajcie, wyjazdy też są skomplikowane przy takiej ilości psów. Ja teraz aktualnie na zawody jeżdżę sama. Jak mieliśmy mniejszą liczbę psów, to jeździłam z Damianem, zabieraliśmy je po prostu ze sobą. Natomiast teraz zabranie logistycznie pięciu psów ze sobą, nocowanie z nimi w hotelu, gdzie też nie każdy wyrazi zgodę, zapłacenie właśnie tej opłaty za dobę za każdego psa, to też są spore pieniądze. I cała logistyka tego przedsięwzięcia, gdzie ja nie jestem w stanie też bezpiecznie wsadzić ich do samochodu, bo jak jedziemy gdzieś na dalszą trasę, to zdecydowanie wolę, żeby podróżowały w klatkach w bagażniku, no to jest spore przedsięwzięcie, w związku z tym dzielimy je na połówki. Ja biorę część psów, Damian z częścią zostaje w domu i tak to wygląda na ten moment, bo właśnie mamy też ten problem, że żeby zostawić komuś psa, to też musi być to osoba, która będzie sobie w stanie z nim poradzić. Jeżeli mamy pięć, teraz też mamy szczeniaka, który choruje na padaczkę, to też to jest dla nas nowość, więc nie chcieliśmy też stawiać go w takiej sytuacji, gdzie teraz nagle zostaje z kimś obcym, no to też są to dodatkowe niedogodności, z którymi musimy stawiać sobie czoła na co dzień i jest to po prostu też naszym jakby komfortem, gdzie nie jesteśmy w stanie wyjechać razem. W tym roku też ze względu na Riza odpuściliśmy sobie wakacje, żeby po prostu całej tej logistyki już na pięć psów nie planować w momencie po prostu, kto z nimi zostanie na ten przykładowy tydzień, kiedy my gdzieś sobie polecimy i nie będziemy w stanie zabrać ich ze sobą. Przy pięciu psach też ich potrzeby mogą się diametralnie między sobą różnić. I tak jak na przykład ostatnio Haja była kastrowana, Sassy miała kontuzję, to również zaburza nam strasznie ten rytm dnia. Wiadomo, że jak ktoś ma jednego psa, to wtedy jest w stanie po prostu się do niego dostosować. Natomiast w przypadku, kiedy tych psów jest więcej, czasem trzeba podzielić te spacery na dwie grupy. Jeden pies idzie osobno, bo na przykład nie może biegać i musi iść na smyczy, nie może iść z resztą, bo po prostu się nakręca i na tej smyczy ciągnie. Szczególnie w momencie, kiedy nie ma ruchu, bo jest na przykład po kontuzji i mu się nudzi. Natomiast reszta wtedy musi iść osobno, no bo wiadomo, że nie będą na tym cierpieć. Więc jest to dodatkowy czas, który trzeba po prostu poświęcić, żeby tych spacerów zorganizować wtedy więcej, dopasowanych pod potrzebę konkretnego psa. Moje psy aktualnie są w podobnym wieku i tak naprawdę, gdyby nie te kontuzje, no Riz wiadomo jest jeszcze mały, natomiast powiedzmy, że w przyszłym roku to będzie taki rok, gdzie te ich potrzeby będą w miarę zbliżone, będą w stanie iść na spacer o tej samej długości, oczywiście jeżeli się nic nie wydarzy, o tej samej intensywności i to będzie dla nich ok. I wówczas mogę je po prostu zabrać wszystkie razem i ten spacer, który mam w ciągu dnia, taki jeden główny, jest tak naprawdę dla mnie taki sam, jak gdybym miała jednego psa albo na przykład dwa psy. Bo tak naprawdę idą wszystkie z niego korzystają, ale nie zawsze tak jest, tak? Czasem na przykład biorę psy na pływanie, ale z jakiegoś powodu któryś nie może na to pływanie jechać. No załóżmy, że na przykład ma cieczkę, rozciętą łapę, wiele może być powodów, no i wtedy też staję jakby przed faktem, albo biorę część psów na pływanie, a tego psa na osobny spacer, albo czasami też tak jest, życie tak wygląda, że nie mam czasu i mimo, że chętnie pojechałabym na pływanie, to wolę po prostu wziąć wszystkie psy razem na normalny spacer, tak żebym nie musiała organizować dwóch, bo na przykład nie mam na to czasu w danym dniu. Kolejną aktywnością, która u mnie akurat się fajnie składa i jest trochę takim plusem u mnie w posiadaniu
właśnie większych ilości psów, jest to, że mam swój plac treningowy, swój tor i w momencie, kiedy mam treningi z moimi psami, to biorę je dwa numery dalej na naszą działkę i tak naprawdę one mogą sobie ćwiczyć gdzieś tam na wymianę i zajmuje to mi tyle samo czasu, tak jakbym miała jednego, dwa psy i musiała gdzieś pojechać na trening, poczekać w kolejce, no bo wiadomo, to jest trening grupowy, więc czasowo wychodzi mi na to samo, więc na tym jakoś specjalnie nie cierpię. Są jednak takie aktywności, których nie jestem w stanie zorganizować dla pięciu psów w tym samym czasie. Tak jak chociażby pielęgnacja, kąpiele, tego typu rzeczy, to tak naprawdę jest razy pięć i w momencie, kiedy siadam, żeby psy wyczesać, obciąć im pazury, kiedy je kąpię, suszę, to wiadomo, że na to muszę poświęcić dużo więcej czasu, niż gdybym miała jednego psa. I tak jak też ostatnio wstawiałam Wam filmik, czasem jest tak, że szukam alternatywy, bo nie jestem w stanie ogarnąć czegoś na pięć psów. I przykładowo, moje psy zostają po spacerze, kiedy są mokre do wyschnięcia, bo jakbym miała każdego wnosić na rękach, wrzucać do prysznica i go kąpać, to po prostu mi by wysiadł kręgosłup. Jakbym miała jednego psa, to wyglądałoby to inaczej, wracając ze spaceru, szczególnie jeżeli to byłby pies mały, a średni w sumie też, wzięłabym go pod pachę, wybrała się pod prysznic i tak naprawdę temat byłby zamknięty. Też w tym nowym domu, biorąc pod uwagę, że już te pięć psów mamy i przez najbliższe lata ta sytuacja się nie zmieni, bo to są młode psy, też mamy osobne po prostu wejście częściowo do domu, gdzie jest dodatkowy pokój, gdzie też będzie tak zwany pokój psi, gdzie będzie po prostu też myjka, między innymi dla psów od razu przy wejściu, także jak wrócą brudne ze spaceru, to będą mogły same sobie tam wejść, będę je tam mogła opłukać po prostu z tego piasku i też ta logistyka będzie dla mnie łatwiejsza. Kolejna kwestia jest taka, że jeżeli mamy psy w grupie, to często psy też mogą się nie dogadywać między sobą, może im nie odpowiadać wzajemnie ich towarzystwo. Czasem też jest tak, że trzeba je w pewien sposób kontrolować. U mnie na przykład jest teraz tak, że ja mając szczeniaka rasy Border Collie, muszę uważać na niego na spacerach, żeby na przykład nie wbiegł w owczarka szetlandzkiego, który jest mały i któremu może zrobić krzywdę, więc też mam zawsze oko na to, jak psy się bawią ze sobą. I przykładowo, kiedy Riz teraz akurat ma fazę i bawi się z Hają bardzo często, to po prostu jak widzę, że gdzieś tam biegają w okolicy Shetlandów, to albo przerywam tą zabawę, albo wołam Shetlandy do siebie, w zależności jak to po prostu wygląda. No i to też jest właśnie taka prewencja dodatkowa, którą muszę na co dzień stosować, żeby nie było kontuzji, wypadków i innego typu rzeczy, tego typu rzeczy. I też to jest jakiś dodatkowy wysiłek, oczywiście nie ogromny, ale coś, co też muszę wziąć właśnie pod uwagę w przypadku posiadania większej ilości psów i do tego też dwóch różnych ras. Inna kwestia to oczywiście też sierść, brud, piach, które psy wnoszą do domu i u mnie odkurzacz jeździ codziennie, czasem częściej niż raz dziennie, jeżeli jest taka potrzeba. Mam właśnie ten sam jeżdżący odkurzacz, który sprawdza mi się świetnie z Dreamy. Natomiast tutaj mamy też schody, które trzeba już dodatkowo odkurzyć i dlatego też między innymi kolejny dom budujemy w parterze, w związku właśnie też z tym, że mamy psy, będziemy mieć psy, na ten moment mamy pięć psów i z tą piątką psów też się przeprowadzimy do nowego domu. Dom co prawda był planowany w okresie, kiedy psy miałam cztery, ale już brałam pod uwagę właśnie tą ewentualność, że dla mnie dużym ułatwieniem będzie posiadanie wszystkiego w parterze, tak żeby po prostu było to dla mnie łatwiejsze w sprzątaniu, bo wtedy ten odkurzacz wszędzie dojedzie, wszędzie odkurzy, wszędzie sobie pomopuje, więc to jest też kolejny plus. I to jest właśnie też taka perspektywa, że przy takiej ilości psów, to co planuję, zakup auta, budowę domu, muszę po prostu uwzględnić, biorąc pod uwagę, że mam właśnie też te pięć psów. Przejdźmy więc do plusów, skoro już wymieniłam Wam trochę tych minusów i pewnie jest ich sporo więcej, ale jeżeli też macie więcej psów, to możecie się nimi podzielić też w komentarzach, to ja się odniosę, czy u mnie jest tak samo. Natomiast to też nie jest tak, że wiecie, jest więcej minusów niż plusów, ja już mam te pięć psów i teraz płaczę w poduszkę każdego dnia, że o mój Boże, jak ja z tą piątką psów będę żyć. W tym momencie, kiedy już mam to wszystko mniej więcej ustabilizowane, mam jakiś rytm dnia, to oczywiście, że te psy ze mną są, cieszą mnie na co dzień i jestem w stanie to sobie wszystko ogarnąć, tak żeby żyć z tym wszystkim w symbiozie. I są oczywiście takie trudniejsze chwile, kiedy faktycznie musimy a to część tych psów podzielić, a to jest to bardziej uciążliwe, albo kręgosłup mi wysiada, jak piątego już myję. Ale na co dzień jesteśmy naprawdę teraz już na ten moment, kiedy Riz ma pół roku,
Jesteśmy względnie zgrani, te spacery są fajną przyjemnością, fajnie się te psy obserwuje, interakcje pomiędzy nimi, to, że właśnie są w piątkę, więc wiecie, są takie pary, które już sobie tworzą, Maisie z Sassy głównie, one są rasistkami, ale i też wśród borderów można sobie poobserwować, że Reese jest taki jak Nasa, one się też fajnie dogadują, Haya akurat jest indywidualistką ostatnio, natomiast przez to, że nie miała właśnie tych treningów, to złapała taką fazę na zabawy z Reese'em, ale myślę, że jak wróci do agility, to jej się to znudzi. Tak więc fajnie się je obserwuje jako stado, właśnie te relacje pomiędzy nimi, jak one się fajnie razem dogadują, a fajnie się zgrały, więc to na pewno jest jeden z plusów. Kolejnym plusem jest też to, że ja akurat lubię pracować z psami, lubię je uczyć, lubię je szkolić i dla mnie posiadanie 5 psów do szkolenia to też jest fajna opcja, bo faktycznie mam z czym pracować. Każdy jest indywidualistą, każdy uczy mnie czegoś nowego, więc to też jest tak, że mam dużo psów na trening, więc z mojej perspektywy to jest fajne, dużo się też od nich uczę i na pewno mając pięć psów nauczyłam się więcej niż jakbym miała tylko jednego, więc to też jest taka fajna perspektywa i właśnie ze strony osoby, która i lubi pracować z psami i też ze strony trenera, bo trenerem jestem też na co dzień, że jednak ta moja wiedza osobista odnośnie moich własnych przypadków, na których też musiałam się nauczyć, jest większa niż gdybym po prostu tych psów miała mniej. Tak więc wygląda moja perspektywa, jeżeli chodzi o posiadanie większej ilości psów. Czy zdecydowałabym się jeszcze raz na taką sytuację? Nie, ale czy się bym teraz zamieniła? Też nie, bo tak naprawdę te psy brałam świadomie, jestem do nich przywiązana, żyję z nimi na co dzień, więc tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby ich teraz nie było. Wiadomo, że jest to dla mnie utrudnienie na co dzień, ale widocznie tak miało być, słuchajcie. I co? Jeżeli sami macie większą ilość psów, to podzielcie się w komentarzach, jak to jest u Was, czy jest więcej plusów, czy więcej minusów. Może są jakieś plusy, słuchajcie, których ja nie widzę, albo może przeciwnie, jeszcze zapomniałam o sporej ilości minusów. Tak więc dajcie znać i też możecie dać znać, co chcielibyście posłuchać tak naprawdę, bo to takie bardziej chyba podcastowe są te odcinki niż vlogowe. W kolejnych właśnie takich gadanych odcinkach, więc dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym.